Idea konferencji wywodzi się przede wszystkim z realizowanego przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego programu badawczego dotyczącego różnych instytucji samorządu w latach 2016-2019. Tym programem objęliśmy wiele ośrodków naukowych w Lublinie i poza Lublinem. Badamy różnego rodzaju instytucje. W tym roku zdecydowaliśmy się, że będzie to konferencja międzynarodowa, a ponieważ przyjęliśmy pewien taki schemat, że pierwsza konferencja dotyczyła samorządów, druga konferencja dotyczyła relacji samorządów z władzą wykonawczą, to tym razem uznaliśmy za stosowne odnieść się do relacji samorządu z parlamentem jako władzą ustawodawczą. I tu znaleźliśmy dobrego partnera w postaci Centrum Badań nad Parlamentaryzmem i stąd powstał pomysł zrealizowania konferencji o jeszcze większym wymiarze, jakim jest konferencja międzynarodowa. Niewątpliwie ważnym dorobkiem jest publikowanie rozszerzonych wersji referatów w formie monografii wieloautorskiej. I w tych referatach oczywiście zawieramy różnego rodzaju zarówno diagnozy, jak też postulaty delege ferenda, czyli różnego rodzaju oceny, to jest bardzo ważne, a więc oceny krytyczne, oceny pozytywne, co jest niewątpliwie ważnym elementem potem funkcjonowania tych instytucji, ale też przedstawiamy różnego rodzaju pomysły na ich udoskonalenie, na przykład na współpracę pewnych instytucji. To jest, wydaje się, chyba najważniejsze. Cały czas pogłębianie studiów nad instytucjami, zagadnieniami, pojęciami, wzajemnymi relacjami i także w wymiarze ogólnopolskim, międzynarodowym.